Witam dzisiaj na moim kanale. Co dzisiaj się właśnie znów stało z samego rana? Czemu są takie spadki? Tak, no wiadomo, spadki były oczekiwane, ponieważ Rosja, wojna z Ukrainą, tak? Ameryka, Fed regulowały krypto. W Kanadzie tirowcy też tam troszeczkę, kurde, sponsorowali w krypto, tak? Jest manipulacja także z paru stron. Hack na OpenSea się zrobił, tak? I po prostu krypto upadło w ciągu tego tygodnia około 15%, tak? Najbardziej oczywiście ucierpiały te waluty troszeczkę takie bardziej obiecujące we wzroście, jak Solana, tak, czy jakieś tam inne. Ale te pierwsze top dwie waluty, Bitcoin i Ethereum, no nie upadły aż tak źle, ale ciągle upadają i jest szansa spadku dalszego, tak? I teraz wam przedstawię, o co tutaj chodzi dzisiaj w tych wiadomościach. Są też dobre wiadomości, nie tylko złe oczywiście, tak? Oczywiście, jak wiemy, tutaj Rosja też manipuluje tym rynkiem. Tak, teraz właśnie dzisiaj to wyszło 5 godzin temu, 12 godzin temu tutaj, że w ogóle oni będą teraz regulowali jakiś tam proposal wyszedł, tak? Z banku rosyjskiego do Putina o regulacji kryptowalut, tak? Szczerze wam powiem, to nie podoba mi się to, bo myślę, że oni to może sponsorują tą wojnę kryptowalutami, tak? Tym Bitcoinem, tak? Kupują i nie wiem, sponsorują i tymi właśnie dipami to swoją manipulacją taką przewidującą, tak? Po prostu może to wojnę sponsorują, tak? I to mi się też nie podoba tutaj właśnie zagranie Rosji, tak? Widać, że mieszają jak kurde cygan słońcem, tak? Raz Putin mówi, że zajebiście, raz kopanie, raz to, raz tamto. Niby bank tam wypadł, a drugi bank, tak? No takie troszkę jest manipulacja, tak? Tutaj na tym właśnie rynku, tak? Teraz trzeba właśnie teraz uważać i może teraz czekać na większe spadki, tak? Jest duża właśnie możliwość, tak? Tutaj mam taki ciekawy właśnie graf, tak? Tutaj ta, o, tutaj linia, to jest średnia wzrostu, tak? Oczekująca po prostu w skali roku, tak? I tutaj tą linię to dotyka Bitcoin, to jest Bitcoin, tak? Bardzo rzadko, tak? Tutaj dotknął ten Bitcoin, tak? W tym właśnie kraku w 2016 roku, tak? Ekonomiczny ten krak. Tutaj COVID, tak? To widzicie, to takie właśnie problemy były ostre i po prostu powód tego, że Bitcoin tak spadło ostro, tak w dół, tak? Teraz jesteśmy tak troszeczkę wyżej, tak? Tutaj ta linia jest około 20 tysięcy. To nie powinno spaść niżej niż 20 tysięcy właśnie za jednego Bitcoina, tak? To też jest dobry indykator kupna, tak? Bo rzadko w ogóle tutaj Bitcoin spada w ogóle aż tak nisko, tak? No zobaczymy. Tutaj jest ciekawy właśnie graf. Tam też mam inny graf teraz. Tutaj też właśnie pokazuje to chciwość i strach, tak? To czyli jak jest duży, duży strach, to jest indykator kupna, tak? To czyli dobrze jest, patrz takie grafy i wtedy się ludzie boją, to ty kupujesz, tak? When everybody fears, you be fearful, tak? Coś takiego. Ten, coś takiego Warren Buffett powiedział. Także jak się wszyscy boją, to ten, to ty się masz nie bać, masz kupywać, tak? I tutaj właśnie też widzimy, właśnie teraz jesteśmy w tej strefie tego właśnie strachu, tak? Właśnie takiego, tak trochę, tak? I tutaj też jest dobry właśnie indykator właśnie sprawdzenia, jak chcesz kupić, czy ten, jak to wszystko wygląda, sytuacja właśnie w krypto, tak? Tu jest inny też graf, tu pokazuje graf w ogóle, historię kryptowalut, Bitcoina, tak? Jak ktoś trzyma długoterminowo, tak? To czyli jak ktoś trzymał długoterminowo od 2012 roku do teraz, to nigdy nie stracił, tak? Przez 8 lat, tak? I te tutaj są wierzchołki teraz czerwone, one tu też były czerwone też, ale się zamieniły w zielone, tak? Po prostu jak ten wzrost poszedł tutaj w górę, to się zabije też zielone, tak? To też jest dobry indykator właśnie i też taka nadzieja dla po prostu może tych młodych inwestorów. Także te Bitcoin po prostu idzie w górę. Ktoś ma diamentowe ręce, jak mój kanał się nazywa, to najlepiej działa, tak? To widać właśnie od 8-10 lat wykres, że nawet w spadkach takich totalnych jak tutaj było, czy ten, tak? Zawsze jakaś tam szansa jest, że to pójdzie właśnie w górę, tak? I tutaj właśnie też jak to wyjdzie w górę wyżej, to też będzie szansa właśnie, że tutaj się zamieni te wierzchołki na zielono, tak? I też będzie po prostu zysk. Nawet jak ktoś kupił na bardzo wysokim pułapie tutaj najwyższy ponad 60 tysięcy, czy tam prawie 70, tak? I dalej jedziemy. Tutaj jest też właśnie motyw, że OpenSea, to właśnie OpenSea to jest market tych NFTs, tak? Taki ten rynek NFTs, tam właśnie zhakowali ten rynek tych NFTs, tak? I ten, ukrali NFTs i tam zapieprzyli, kurde, 1,7 miliona dolców, tak? I tu też właśnie ludzie,
Wiadomo, że NFTs i Metaverse jest duży teraz wpływ na właśnie wzrost kryptowalut i to też spowodowało właśnie spadki, tak, ten właśnie hack, tak, ludzie też się boją, też to dużo pieniędzy, tak, ludzie też pewnie posprzedawali, tam się zrobiła panika, tak, na rynku, też to jest bardzo ryzykowne, nie uregulowana jeszcze nowość, tak, to wiadomo, że to robi strach, ale Born Ape to właśnie, kurde, NFTs, takie bardzo tutaj drogie, tak, już podał do sądu OpenSea, tak, za to, że zniknęły z marketu i ludzie nie mogli ich sprzedać, tak, nikt ich nie ma, nie, zniknęły, zapieprzył, tak, zhakowali całą tą, nie, i problem po prostu się zeskalował w taki sposób, że oni, nie wiem, czy oni będą to oddawali, czy nie, muszą to oddać, tak, oni do sądu ich po prostu teraz ich podają, tak, no też taka to jest sytuacja skomplikowana i po prostu Born Ape to jest duży NFTs, też to robi właśnie troszeczkę deepa nam w markecie, tak? I jedziemy dalej. FTX Crypto Exchange, tak? To taki jest właśnie duży exchange, to jest w Japonii popularne, tak? Takie właśnie, kurde, w takich właśnie miejscach, tak? Też to nie wiem, czy to jest w Polsce dobrze znane, to jest w Azji chyba też bardziej używane, mi się wydaje. I tutaj też robią właśnie adopcję gaming, tak? Czyli gier, tak? Robią nowe takie gry właśnie na tym FTX Exchange i będzie można robić swoje NFTs i robią swoje po prostu metaverse, może też, tak? I NFTs, tak? I tu też oni idą, właśnie pierwszy exchange, który idzie właśnie w stronę otwarcia gier, tak, bo widać, że te właśnie Decentraland, czy tam Sand, czy tam inne Axie Infinity, te właśnie, kurde, krypto też poszło dużo w górę o 1000%, tak, to może też oni tutaj się zacierają ręce i myślą właśnie o takim właśnie wzroście, tak. No idziemy dalej. Tutaj jest jazda tak samo, że no, tu już wcześniej mówiłem to parę dni temu też na moim kanale, że tutaj właśnie duże firmy jak, kurde, Google, jak takie tam, kurde, inne, tak, ale tak samo jak McDonald's albo Walmart, no McDonald's to wiadomo, co to jest, burgery, tak, a Walmart to jest takie coś jak wielki market, tak, taki, że idzie sobie kupić, kurde, nie wiem, doniczkę, tak, czy nie wiem, szpadel, taki wielki, kurde, wszystko tam jest, taki wielki magazyn, tak, bardzo duży sklep, tak, i też na online dostarczają wysyłkowo i oni chcą też otworzyć w metaversie właśnie tutaj właśnie swoje sklepy, tak, i tutaj właśnie robią, no nie rozumiem tego, czemu właśnie McDonald's robi te cyfrowe burgery, no co, nie zjesz tego burgera, tak, ale też jest taka jazda, że oni chcą to zrobić, że idziesz do restauracji, zamawiasz te właśnie burgery, tam jakieś kole i ci przywozi dron, tak, ci kości przyjeżdża i przywozi ci właśnie burgerosa z kolą, tak, nie to, żebyś w metawersie cyfrowego burgera nosił i każdy będzie mówił, ole, burger zajebista, ty nie możesz go zjeść, tak, to troszkę i też idzie w inną stronę, a z tym Walmartem właśnie to zajebista jazda, to właśnie metavers i zakupy to będą zrewolucjonizowane, tak? Ponieważ założysz sobie taki, jak nie wiem, Oculus, takie coś jak okulary, tak? Idziesz sobie do sklepu i widzisz produkt, dotykasz go rękami, otwierasz, wiesz, nie otwierasz, no, odwracasz tam nalepkę, sprawdzasz, tak? Ile tam ma takich tam rzeczy, tak? Co to jest? Przeczytasz sobie o nim, tak? Położysz na półkę, pójdziesz dalej, tak? Tam jest czasami, jakbyś był w sklepie, tylko że w cyfrowym, tak? To tutaj będzie właśnie dobra jazda, moim zdaniem, w takim Walmart, czy tam jakieś, może, nie wiem, eBay, może nawet Allegro w przyszłości kiedyś pójdzie, tak? No, nie wiadomo, zobaczymy, no. Tutaj też właśnie jazda DAO, tak, to taka jest organizacja Decentraland, po prostu organizacja taka, jak to powiedzieć, Decentraland, niezdecentralowana, jak się to po polsku nazywa, nie Decentraland, tak, to po prostu nie wiadomo, kto to jest, tak, anonimowa, tak, już chce zebrać 4 biliony dolców, żeby kupić właśnie Denver Broncos, to taki jest NHL, tak? To chodzi o rugby, tak? I to też jest, widać, że będzie właśnie kupowane w krypto możliwe, tak? I DAO to jest taka właśnie organizacja, że Decentraland Anonymous Organization to się nazywa dokładnie. Nie wiem, jak się to po polsku przetłumaczyć, aż mi się kurwa język poplątał. Na supo teraz mam, no. Nie wiem, Decentraland, taka organizacja anonimowa, tak? Chodzi też o krypto, tam oni w tym metaversie też tam to chronią, tak? Takie tam ten. I oni właśnie chcą kupić właśnie tą właśnie drużynę, tak? I to jest właśnie dobra jazda, też właśnie jak oni to kupią, to też będzie wow, 4 biliony, tak? W DAO, tak? To też taka reklama, tak? Też jest dobra jazda. Tu. Algorand. Robi właśnie Bridge Ethereum, tak, to jest właśnie duża jazda, nie, że oni właśnie się zdecydowali na właśnie, to w sumie uratuje Algorand od problemów, tak, bo na tym blockchainie Ethereum teraz będzie lepsza konekcja do blockchaina, lepszy blockchain, nie będzie się crashował, tak, będzie po prostu lepszy, bezpieczniejszy, tak, i też co zrobić właśnie Decentraland, też NFTs, tak, i DeFi, takie tam rzeczy, tak.
Tutaj właśnie... Czekajcie, napiję się kawy. Tutaj taka jazda, że Revolt, tak? Wiadomo, ten Revolt, tak? Takie aplikacje na ten. Daje w ogóle siba, tak? Ale nikt o tym nie mówi w ogóle, bardzo cicho to o tym było, tak? I to jest 15 milionów ludzi używają tą sibę, tak? I on tam daje właśnie Revolt swoją aplikację, bo tam otworzyli tam Revolt, może PayPal też da w przyszłości, tak? Właśnie siby Inu. I tu jest właśnie też dobra jazda, tak, że Shiba Inu, ten właśnie meme coin, tak, taki ten Dogecoin Killer też się rozwija, tak, też to może warto mieć tam parę złotych tej Shiby, no nie wiadomo, no, ja jestem przeciwko takim monetom, jak już wiecie z mojego kanału, no ale lepiej mieć 5 złotych, nic nie mieć w ogóle, tak, ja uważam, że jak ktoś lubi takie monety, to powinien tylko dać taką symboliczną sumę, tak, żeby po prostu nawet się tym nie przejmować, tak, to też jest właśnie jazda dla tych meme coin Dogecoin, tak, które nam, kurde, zawiodła ludzi, totalnie ludzie potracili 60% profitów, tak, płacz jest grzanie zębów aż do tej pory, tak, przeklejanie Elona Muska i w ogóle, tak, ale tu Elon zawsze się stara tego Dogecoina troszkę wyciągnąć z tego bagna, tak, w tym roku, tak, tam zawsze promuje go, obiecał chłop, tak, tam się stara, no tak jest, dobry mi się wydaje ten Elon Musk, no zobaczymy, co to się z tym stanie, tak, ale tu widać, że te Supercharging Station, tak, czyli te, co ładują samochody, te testy, tak, będą przyjmowały właśnie Dogecoina jako zapłatę, tak? No, no, w Azji tam Dogecoin jest jako zapłata za takie prezenty, jakieś tam takie, wiesz, takie prezenty, no. I teraz właśnie Supercharger, tak? No, testuje tego Dogecoina. No, zobaczymy, co to będzie. Na razie takie obiecanki tam, kurde, Mr. Beast Burger coś tam też pierdział, że, kurde, weźmie za burgera, McDonald's też, tak, coś tak naprawdę ucichło, tak, to nie wiem, to chyba nie będzie, nie wejdzie w krew aż tak szybko. Szybciej wyjdzie to, że Tesla będzie akceptowała Dogecoina niż inne jakieś tam firmy, moim zdaniem, tak. Jedziemy dalej. O, tutaj jest jazda tym. Nie wiem, czy znacie SafeMoon, co to jest, tak? SafeMoon to jest taka kryptowaluta, tak? Bardzo obiecująca kiedyś była, tak? No, jak się nazywa coś bezpieczny księżyc, to też trzeba, lampka się czerwona pali, też trzeba na to, kurde, uważać, tak? Bo taka nazwa też jest taka, wiecie, że cię, kurde, przyciągnie, tak? I ten. SafeMoon to takie coś było kiedyś jak Proof of Weekends, tak? Proof of Weekends to był taki scam, taki Ponzi scam. I ten gość z tego właśnie SafeMoona był zamieszany w tym fajnie z Proof of Weekends. To było kilka lat temu, to było może z 5-6 lat temu. Ja o tym pamiętam, tak? Nie pamiętam tego właśnie gościa, tylko o tym mówię. Nie wiem, czy ktoś nawet o tym słyszał. I to w ogóle było skopiowane ten sam ten, tylko że właśnie pod tą kryptowalutę SafeMoon, tak? I kod był skopiowany. Tak samo, wszystko było tylko copy-paste i otworzony był SafeMoon, tak? I tutaj się stała wielka manipulacja dużą ilością ludzi, którzy mieli pieniądze, tak? Jak wiecie, tu pociągnęli dywan spod SafeMoona już paręnaście razy. I teraz się okazało, że patrzcie, Jack Paul, tak? Wiecie tego Jack Paul, takie tam, kurde, co mortą szczeka, chce się boksować z Tysonem, tak? Tak, dwóch braci, tak? Gdzie to jego zdjęcie jest? To nie ma jego zdjęcia. Tutaj ten mówi, tak? Tam taki pierdoły. Taki krzykasz tam, kurde, walczy tam, kurde... boksuje się, tak? On i ten, jakiś tam, nie wiem, Suria Boy, nie wiem co to jest, i o, jakieś tam inni, to jest taki raper chyba, tak? Nie wiem co to gość, jakiś czarny gość. W ogóle zawieszani byli teraz w manipulacji tego właśnie SafeMoona. To właśnie widać, tak? Pump and dump, taki, czyli pull the rock, czyli wyciągnąć ten dywan spod nóg, tak? I widzicie już teraz właśnie, o, tacy właśnie ludzie, którzy mają miliony właśnie dolców, taki shitcoin jak SafeMoon, to bardzo prosto jest właśnie przymanipulować, ktoś ma, kurde, pieniądze. Na przykład, jeśli się znajdzie takich 5 czy 6 gości z dużą ilością pieniędzy, to można łatwo przy nim przemanipulować, tak? I to właśnie, co się dzieje z takimi shitcoinami, tak? Bo większej kryptowaluty nie przemanipulujesz w taki sposób, bo jest za wielka, nie robi takiego impaktu, tak? Paru procent wzrostu czy spadku, żeby można było zrobić dużych ilości pieniędzy, tak? Jakiś leszczy skusić do kupna i później oni tracą pieniądze. I długoterminowo, tak? Jak zobaczycie sobie na SafeMoon Graph, to zobaczycie, co tam się stało, tak? Ludzie potracili 80% pieniędzy, tak? No, no kurde, masakra. Ale... są też dobre wiadomości, patrzcie, że... Aha, tu dobrze mówię, no. Tutaj na przykład influencer Beware, tak? Teraz na przykład jak ktoś stworzy swoją kryptowalutę, tak? Na przykład i otworzy sobie na przykład tam, nie wiem, Twittera, Facebooka i tam jakieś inne, zacznie ją, kurde, promować, zgarniecie, kurde, 200-300 osób, ludzi tam będziecie ją, kurde, ten, tak, mówili, że zajebista jest i to tamto, to teraz już może wam grozić to, że ludzie was do sądu podadzą za to, że wy hajpujecie skama, rozumiecie? Zahajpowanie już jest przestępstwo. To też jest właśnie teraz, nie wiem, taki nowy, kurde, krok do właśnie, nie wiem, do
do łapania tych ludzi, takich kurde z kamerów, no nie wiem jak to opisać w ogóle, tak, ale tak tutaj się coś zmieniło, tak kiedyś tak nie było, także jak ja na przykład teraz mówił, że coś tam było zajebista, wiesz, że to jest skami, bo bym tam palce umaczał, miał tego, trzymał dużo tego właśnie ten, to grozi mi właśnie kurde iść do sądu, tak, i łamie prawo, tak, to jest dobra jazda dla tych właśnie ludzi, którzy są przykombinować, tak, i teraz właśnie taki gość tutaj jak Larry, tak, mówi właśnie, że Bitcoin pójdzie do 300 tysięcy dolarów, tak, ten, że jak właśnie instytucje zaczną kupować, tak, no nie wiem, no nie powiedział kiedy, tylko powiedział, że instytucje zaczną, czy będą mogli swobodnie kupować krypto, już mogą, tak, tylko się boją, tak, to chodzi teraz o tą swobodność, tak, a instytucje już kupują, Tesla kupił, tak, Binance kupuje, tak, dużo ludzi kupuje właśnie, nawet kraj El Salvador kupuje, tak, dużo ludzi w tym kierunku się teraz skłania, tak, no zobaczymy od tym 300 tysięcy lat, może nie wiem, może za 10 lat, za 20 lat będzie, no nie wiem, to zobaczymy, no. Ja to takie coś sceptycznie podchodzę, bo takie kurde predykcje to są tylko na wiatr, tylko tako, żeby zwrócić na siebie uwagę, tak, to nie jest żadnego nic, to samo jak i ten gość, jak samo jak i inne kanały, pieprze głupoty, tak, jakby wiedzieli, to by siedzieli pod palmami i by tylko czekali na ten czas i liczyliby kasę, ile zarobią, nie. I tutaj też taka jazda jest, że taki właśnie gość powiedział tu na krzędziu ten, że Bitcoin właśnie już nie pójdzie w górę aż do 2024 roku, tak? To czyli będzie ta zima taka kryptowalut przez 1-2 lata, tak? To czyli tutaj właśnie mówię, że tak ucierpiał ten właśnie ekosystem tego wszystkiego, także jednak nie podniesie się na akordę ten, tak? Moim zdaniem to zajmie troszeczkę szybciej, tak? Niż ten. Zajmie to może rok, tak? Jak zobaczymy na grafie historyczne, tak? Nie zajęło to więcej niż 2 lata, tam chyba raz. I ten, i wierzę w to, że może jest teraz bardziej Bitcoin popularny, wierzę w to, że może do roku czasu, do pół roku, tak? Będzie tak troszeczkę kulało, tak? Chyba później się ureguluje, jak to wszystko tam się pomału zacznie regulować i ucichnie ta wojna, tak? Tam takie problemy, które są teraz istnieją, tak? Ale na razie nie jest aż jeszcze tak aż tragicznie. Mieliśmy wcześniej, miesiąc temu, tak, że Bitcoin upadło bardzo nisko i Ethereum, tak? Jeszcze nam brakuje do tego momentu przynajmniej 25-30%. To jeszcze nie jest aż taki wielki strach dla mnie, tak? Tutaj też jazda, że KB Bank, to jest największy bank, jeden z największych banków w Korei Północnej, tak? W południowej, po prostu to tam ten Kim Jong-un jest, nie? I ten, w południowej, ten. I on w ogóle też idzie w tym momencie, że chce zrobić inwestycje fan. To znaczy, że możesz zainwestować właśnie w kryptowaluty w banku, tak? Tak jakieś tam mają po prostu parę naszych kryptowalut, bo tam jakieś 5-10, możesz zainwestować w taki filar ich, tak? I tu też jest dobra jazda. Tu banki, jak wiemy, dużo banków teraz w tym momencie w ciągu tych tygodnia czasu zaczęło po prostu podejmować kroki w tym właśnie kierunku metaversów, NFTs nawet niektóre, tak? I kryptowalut akceptacje, tak? I tutaj są dobre właśnie kroki. Zobaczymy, co się stanie w przyszłości z tymi bankami, tak? I tutaj też następne, kurde, banki też, jak już mówiłem wcześniej, tak, amerykańskie, też próbują po prostu troszeczkę się zapoznać z tym właśnie klimatem kryptowalut, tak? To tam wiadomo, że banki to są instytucje, które trwają już od długo czasu i im się przegląd i zmieni troszeczkę, wiecie, regulacje pod względem kryptowalut, jest ciężko, tak? Bo tak wiadomo, jak starego psa nie nauczy się nowych sztuczek, tak? To coś takiego, jaki jest bank, tak? Jakieś były konie, to też nie chcieli mieć samochodów, tak? A też jedna jazda, czemu nie chcieli mieć samochodu? Jakiś taki podcast oglądałem. Ponieważ koń, jak się najebałeś, jak się napiłeś wódki czy coś, to koń ci do domu zawiózł sam, tak? Nie musiałeś, położyłeś na konia pijany, kurwa, zgasił ci się świat i przyjechałeś do domu sam, nie? Koń cię, kurde, zrzucił tam, nie? A samochodem była taka to, że tak samochód ci nie zrobi, trzeba kierować, tak? I dlatego ludzie byli przeciwni samochodów kiedyś, tak? Coś takiego jest teraz z krypto i z bankami, tylko tyle wam powiem, tam. I co dalej? To wszystko chyba dalej, nic więcej. Tak, to wszystko. Dobra, życzę wam wszystkiego najlepszego, powodzenia, dzięki za oglądanie. Tak, jeśli tak źle się nie dzieje, będzie dobrze, diamentowe ręce, trzymajcie się, miłego dnia, spadam do dżungli, na razie, pozdro.